Nasze radio przyjęło wyzwanie rzucone nam przez firmę Medana i wprawdzie z malutkim opóźnieniem, ale dzisiaj przystępujemy do wspólnej akcji. Dzisiaj chłodniej, specjalnie poczekaliśmy na taką pogodę, żeby nie było łatwo. Z Ice Packet Challenge. Nasze radio oczywiście dopełni swoich obowiązków jako firma, przeleje odpowiednią darowiznę na wskazane fundacje, natomiast każdy z pracowników również zdeklarował, że jakąś małą cegiełkę przeleje na przez siebie wybrane konto. Natomiast, żeby to nie skończyło się na naszym radiu, chcielibyśmy poprosić i przekazać tę pałeczkę, nominować drużynę Ekstraklasy Futsalu Gatta Active ze Zduńskiej Woli, Państwową Straż Pożarną w Sieradza, im będzie łatwiej z wodą na pewno, i największego producenta napojów życiodajnych z Sieradza, czyli z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, Wart Milk. I to dla nich za chwilę będziemy się również, dla nich będziemy pokazywać, jak to zrobić, żeby było dobrze. Więc może przystąpmy do tego. To było dobre. To do śmigu z Dingusa. Trochę opóźniony śmigu z Dingusa. Nie ma powtórek. Nie ma powtórek. Trzy, cztery.